Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę Rise of Tomb Raider. Gra, na którą naprawdę już od bardzo dawna oczekiwałem. To jest moim zdaniem z lepszych tytułów tego roku, przynajmniej jeśli chodzi o zapowiedzi tej gry. Jestem naprawdę podekscytowany, że mogę wam tą grę już tutaj na swoim kanale zaprezentować. Ano z tego względu, że na chwilę obecną gra jest tytułem ekskluzywnym na Xboxa One oraz Xboxa 360. Gra na PC-ty oraz PlayStation 4 ukaże się dopiero za kilka miesięcy, dokładnie w roku 2016, więc kto nie posiada Xboxa One czy też Xboxa 360, to oczywiście będzie musiał na tę grę poczekać, ewentualnie tutaj obejrzeć sobie na moim kanale tą grę. Myślę, że wspólnie ze mną będziecie tutaj przy tej grze doskonale bawić. Ja też już tutaj się tego nie mogę doczekać, aż sobie tą grę rozpocznę. Tylko chciałem wam powiedzieć, że tutaj jest to taka jakby bezpośrednia kontynuacja gry Tomb Raider, bo tak ten tytuł ostatni się, znaczy przedostatni nazywał, nie miał on żadnego podtytułu. Gra sprzedała się naprawdę w dosyć tutaj dużym nakładzie, więc twórcy zdecydowali, że będzie tego kontynuacja, ale będzie coraz to silniejsza dzięki tym doświadczeniom z poprzedniej części i mam nadzieję, że będziecie mogli razem ze mną, a raczej będziecie chcieli, bo możecie bez problemu, będziecie mogli sobie na moim kanale popodziwiać przygody pięknej Lary Croft. Tak więc myślę, że możemy rozpoczynać. Z tego co wiem, pierwsze misje chyba dzieją się w Syrii, tak więc dosyć ciekawy klimat, myślę, nam tutaj twórcy zaserwują. Tak więc dobra, myślę, że możemy ruszać. Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania? Zapuszcza się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat. Uczymy się, ale stopniowo. Zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. No trzeba przyznać, że klimat naprawdę interesujący, ale też pewnie będzie strasznie niebezpiecznie w takich warunkach tutaj grać i zdobywać szczyty. Jeszcze trochę. Zaczekaj na widok, Lara. Złap moją rękę. Dzięki. Spójrz na to. Wspaniale, ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. No właśnie, może i ładnie jest, ale cholernie pewnie będzie niebezpiecznie. Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra, możemy trochę zwolnić? O, pierwsza fajna rzecz to te ślady zostawiające tutaj. Możemy się zatrzymywać. Na śniegu. Druga sprawa to nie wiem, czy widzieliście, ale bardzo płynnie z cutscenki do samego gameplayu tutaj przeszła scena. Hej, nawet jeśli nic tam nie znajdziemy, pamiętaj, że twój tata byłby w ciebie dumny. Wiem, mam jednak co do tego dobre przeczucie. Niemalże idealnie tutaj te przejście było przed chwilą nam pokazane, ale widoki naprawdę genialne są. Wszystko w porządku? Straciłam równowagę. Nic mi nie jest. Wow! Wow, szybko! Mało brakowało. No właśnie, niebezpieczeństwo, jak widzicie, czai się tutaj na każdym kroku. Ale spokojnie, Lara da sobie tutaj radę. Już nie w takich warunkach miała okazję poszukiwać skarbów. Nie, to zbyt niebezpieczne. Okej. Okay. Dam radę w
Spiódź się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! No bez sensu, żeby do nas tutaj przychodził. Jak mamy tutaj nasz czekan, możemy się wspinać po tych lodowych tutaj ścianach i zaraz do niego dotrzeć. Okej. Sama mechanika jest podobna jak w Tomb Raiderze na... Muszę przeskoczyć! Tak, w porządku. Chwyć mnie za rękę. Wow. Mało brakowało. Niech cię, Larry. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. Dziwię się, że wybrali się w takich ciężkich warunkach, jakby nie mogli poczekać. Sam klimat tej gry, akurat tej części gry, przypomina mi... Musimy przez nią przejść. Film Everest, którego oglądałem jakiś miesiąc temu. Byłem w kinie na nim. Niemalże identyczny klimat. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zażyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Z tego co mówił, jak się pogorszy pogoda, to możemy tu zostać. A ona nie jest już zła, totalnie zła, czy... Czy mi się tylko wydaje? Burza to nie są jakieś chyba dobre warunki do tego, aby tutaj... Gdybym miał to uczucie zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowiu. Mam nadzieję, że ludzie z Trójcy nas nie ubiegli. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko, Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Niech widzieliście, ten koleś ją przypiął. To są, kwestie bezpieczeństwa. Trzymaj się blisko ściany. Dobra. Jednak kiedy Lara spadnie, on jeszcze jest w stanie ją udźwignąć. Kiedy będzie na odwrót. Uważaj na spadający lód. Dobra, jesteś gotowy? Do dzieła. Okej, lecimy. Jak będzie na odwrót, to Lara nie ma szans go udźwignąć. To jest raczej bezpieczeństwo tylko dla tego kolesia. Znaczy tylko dla Lary, a nie dla tego kolesia. Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Wow. To nie chcę. O mały włos. Coś czuję, że to będzie ciężka przeprawa już na samym początku. Okej. Teraz na górę. Nie, nie, nie! Johna! Trzymaj się! Przygnę mocniej do ściany. Masz radę przeskoczyć? Dam radę! W razie czego mamy asekurację. Chyba nie dam rady przeskoczyć. Zostań tu! Wezmę linę i przylotuję ją na szczycie. Dobra, poluzuję trochę. No powiem wam, że widać już na samym początku Polarze, że... Jeszcze trochę rady. Masz radę. Naprawdę, ma masę siły po tych przygodach z Tomb Raidera. Części, która okazała się multiplatformowo. Ja bym się w życiu, za nic w świecie, za jakiekolwiek pieniądze w takie warunki nie wybrał. Nie wiem jak wy. No, mamy zaginione miasto. Johna! Udało się! Widzę ruiny! O Boże! Wow. Macie! Mam! Lara! Słyszysz mnie? Tak. Pociągnę cię! O kurwa! Tam! O tam! Szybko! Tak jak wam mówiłem. Przerzuć mnie na drugą stronę!
On bez problemu nas tutaj utrzyma. No może nie bez problemu, ale wiadomo, że przez kilka tutaj sekund mamy szansę się przedostać na półkę tutaj lodową. O! Prawie było. Trzeba się rozpuścić tutaj dosyć mocno. Nie utrzymam cię! Lina się ześlizguje! Może teraz. O! Pięknie. Wspinaj się! Dobra. Cholera jasna! Rusz się! Zawróć Johna! Znajdź chronienie! Dobra, spadamy z tobą, bo jak widzicie, spora lawina tutaj. A zaraz może nas spotkać. O! Coś czuję, że to będzie sporo quick time eventów decydujących o naszym życiu lub śmierci. Samolot? Co tu robi samolot? Mniejsza o to, przynajmniej mamy jakieś możliwości, wow, wydostania się stąd dzięki niemu. Wow! Ja pierdzielę akcji na sam początek. Się przyzna. Dobra. No dzieje się naprawdę. Aj. Ja cały czas do końca nie wiem, czy ona się chwyci tej krawędzi, czy się nie chwyci. No, pięknie. Prawdopodobnie leżymy pod jakąś lawiną teraz. Na to wygląda. Ale chyba wszystko zrobiłem dobrze. Starałem się przynajmniej. No, 2 tygodnie wcześniej, czyli zakładam, że to co widzieliśmy przed chwilą to jest sam koniec może nawet i Tomb Raidera. Tak często w wielu filmach wygląda ta linia fabularna, że na początku nam pokazują końcówkę, a potem wydarzenia przed. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył.
Anna! O mój Boże! Przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był... chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia. Zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anno, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka Anu. No i to jest prawdziwa poszukiwaczka przygód i skarbów. To mi się podoba. I tak jak wam mówiłem, prawdopodobnie teraz udamy się do Syrii. Tutaj sporo akcji ma się ponoć dziać. Hej, właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. No zdecydowanie, ten śmigłowiec. No, tylko lokalna milicja. Czy oby na pewno? Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skur... Ty synu. Co tu? Nie było mowy o strzelaniu. Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Lara żyje, ale co z tym kolesiem? Teraz ciekawi mnie. Byłoby miło, gdyby dostał za swoje. Za swą chytrość. Ty zaraz wybuchnie auto, masakra. Lara, spadaj stąd! To musiało boleć. Bez dwóch zdań. Ale widoki piękne. Północno-zachodnia granica Syrii. Nie ma odwrotu. To musi tu być. Zwróćcie uwagę, jak płynne są przejścia naprawdę z cutscenki do samego gameplayu. To jest rewelacja. To jest chyba druga zaraz po grze The Order 1886 gra, która naprawdę ma tak płynne przejścia. Rewelacja. Już nie wspominając o klimacie tutaj. Tata wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Dobra, sprawdźmy to. Sama mechanika gry naprawdę przypomina tą samą, którą mieliśmy w Tomb Raiderze. Się ukazał bodajże w 2013 roku. Świetna gierka. Powiem wam, że jak, nie wiem, macie PlayStation 4 czy peceta i już nie możecie doczekać tej gry, no to polecam sobie... Coś tu jest. O, mam jakąś znajdźkę, czekajcie. Obraz o tematyce religijnej. Bardzo szczegółowy i wysadzany kamieniami szlachetnymi. Wygląda na bizantyjski. Może pochodzić
z X wieku. Treść pasuje do legendy o proroku. To ukazywanie znajdziek kojarzy mi się z Uncharted. Tam też w taki sposób nam tutaj te znajdźki były ukazywane, ale fajnie, że też Lara czyta wszystko. To też myślę, jest jak najbardziej na plus. Jeśli jakieś tam notatki i różne inne rzeczy, które będą nam czytane, to jest to fajna sprawa. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Jeśli nie możecie się doczekać tutaj Rise of Tomb Raider na PC czy na PlayStation 4, to polecam sobie zagrać w część poprzednią, bo jest naprawdę też rewelacyjna. Ewentualnie na moim kanale obejrzeć. Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? Pokazywałem wam tą gierkę w całości. Dawno, dawno temu. Kurde, klimat rewelacyjny. Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok. To tutaj. Tata miał rację. Czyli jednak upartość tutaj pomaga nam. Lara jest cholernie upartą osobą, dążącą do swojego celu. No i to nam się teraz opłaciło. Ale skoro mamy znajdźki w ogóle, czekajcie, tu możemy sobie oznaczyć cele. Dobra. Czekajcie, chciałem coś innego. O właśnie, chciałem zobaczyć mapkę, jak wygląda. A tu oczywiście na chwilę obecną mamy tylko kawałek mapki, z tego względu, że jeszcze nie przejrzeliśmy tego całego sobie obszaru. Tak więc tu jesteśmy. Tu mamy pewnie do... nie, tu jest... no tak, mamy tutaj dotrzeć, dobra. I mamy też... dobra, tymi znajdźkami się nie będę na razie zajmował, będę po prostu wszystko po kolei tutaj, jak będzie taka możliwość, znajdywał, tak? W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym wzmianka. Okej, okay, to jest jeden z fresków. Tam widzieliście, była informacja, że ich będzie kilka, więc trzeba sobie to prześledzić. Tutaj coś jeszcze mamy. Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Chwila nam troszeczkę tak podpowiada, gdzie mamy iść i co mamy tutaj przeanalizować, co nie? Tędy przyszedłem, więc teraz idziemy w drugim kierunku. Tu coś jeszcze jest, czekajcie. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Musimy teraz iść w tym kierunku. Też nawet go nas prowadzi tutaj, jakby za rękę troszeczkę. Przeprowadził swój lud przez pustynię do oazy. Okej. Ciekawy jestem, jak wam się podoba klimat, bo jak widziałem te cutscenki, takie fajne, w takim filmowym klimacie, z tego sam klimat gry jest naprawdę rewelacja moim zdaniem. Warto była tą gierkę czekać. Dobra, lecimy dalej. No proszę. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. Kurczę, rewelacja, naprawdę. Lubię takie przygodowe, przygodowo, bo to jest i gra przygodowa, i też gra akcji. Zobaczcie te widoczki, jak one się tutaj niesamowicie prezentują. Aj, no taki Uncharted, nie, na Xboxa One i Xboxa 360. Jestem ciekawy w ogóle, jak się prezentuje wersja na Xboxa 360, bo ona miała być, no wiadomo, też fizycznie gorsza nieco. Ale mam nadzieję, że i tak będzie ona dosyć grywalna i też będzie przynajmniej prezentowała ten poziom, który prezentował Tomb Raider poprzedni. Spierdzielać. Muszę tam wejść. Uff!
No, skacz, skacz. Dobra, mamy tutaj kolejne jakieś półki skalne. Mamy iść do przodu. No dalej, Lara. Lecimy dalej. Szybciutko. Ale też zwróćcie uwagę, jak fajnie się zmienił klimat. Ja tak jak czuję się grę i była wcześniej zima, to aż mi było naprawdę nieco zimno. A teraz zdecydowanie cieplejsze tutaj klimaty i też przyjemnie mi się gra. Zakon Trójce ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Zwróćcie uwagę, jak ta roślinność tutaj wygląda. No naprawdę, rewelacyjny klimat. Zarówno ten zimowy, jak i tutaj ten aktualnie w Syrii. Taki bardziej pustynny. Jakiś skorpion tutaj sobie lezie. Ale widzę, że Lara się w ogóle tym nie przejmuje. Przedostać się. Ktoś tu chyba już wcześniej był. Jakieś hełmy w ogóle, jakieś uzbrojenie. Ten koleżka, z którym wcześniej byliśmy, raczej tutaj by się przeszedł. Zobaczcie, jak to jest ciasno. Niech to. No świeć. Wow! Chcecie, żebym ja zawału dostał? Kolejna gra, gdzie kurde się coś znienacka tutaj pojawia. Chociaż mogłem się tego spodziewać. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. I skorpiony, tak wydaje mi się, że to są skorpiony. Też Lara za bardzo się tego nie boi. To jest niezwykła kobietka, ona tyle już w życiu przeszła. Okej, okay, przy okazji wpadł jakiś achievement. Tutaj stoczono bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom. Zakon Trójcy. Szkoda też, że nie ma takiej rekonstrukcji w myślach Lary, jakbyśmy sobie to mogli tutaj zobaczyć, jak ta walka wyglądała. Myślę, że to by było takie fajne urozmaicenie. O, coś tu mamy. Synu, do Zakonu Trójcy doszły słuchy, że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec przy oazie na obrzeżach Werii. Co gorsze, o ile myśleliśmy, że grobowiec jest przeznaczony dla proroka, Trójca uważa, że ten wciąż żyje. Doniesiono nam, że głosi herezję wśród naszych obywateli, wabiąc coraz więcej wyznawców opowieściami o tym, jak pokonał śmierć. To kłamca i heretyk, przypisujący sobie cuda, do których zdolny jest tylko Bóg. Przysięgłeś, że nie żyje. Czyżbyś zawiódł nas? Kurczę, naprawdę to jest bardzo przyjemne. Tak jak wam wcześniej mówiłem, takie też te przypuszczenia moje się sprawdziły. Notatki będą nam czytane. Może wyjdę na lenia, ale to jest dla mnie coś fajnego, naprawdę. Proroka zgładził Zakon Trójcy. Mogę się na chwilę zatrzymać, posłuchać sobie. Zazwyczaj kiedy były jakieś notatki i nagrywałem materiały dla was, to nie czytałem tego od razu, tylko dopiero później przy montażu. A wy musieliście sobie zatrzymywać ekran tutaj z notatką. A teraz bez problemu wszystko nam jest czytane, możemy... Wow! Co to jest tutaj? Jakaś pułapka. Kurde, mało brakowało. Dobra, lecimy dalej. Trzeba mieć świadomość tego, że tutaj naprawdę niebezpieczeństwo czeka na nas za każdym zakrętem. Detonują ładunki, by wejść. Żeby tędy? Czekajcie, sobie sprawdzimy, czy nie ma jakichś znajdziek w ogóle tutaj. Chciałbym możliwie wszystko tutaj, oczywiście, może w grze się opuścić ten stary pomost. Znajdywać. Czekajcie, sobie tutaj to przestrzelimy. Tu wypuścimy wodę. I pewnie ta kładka popłynie wtedy ku górze i będziemy się mogli wspiąć. Miejmy nadzieję, że to zadziała. A jak widzicie, o to chodziło. Dobra.
chwili, jak widzicie, mamy tu masę pułapek. Teraz wydostać się stąd. Dobra, puściło. Lecimy. Szybsze pływanie. Analog i B. Dobra. Spadamy stąd, bo zaraz powietrze tutaj nam zabraknie. Kurczę, ja czasami się wczuję w grę, to dosłownie czuję to samo co postać. I nagle też mi brakuje powietrza. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak gracie w gry. Ale jak są gry jakieś naprawdę rewelacyjne, to potrafię się w nie niesamowicie wczuć. No proszę. Mamy. Co? Do czego dążyliśmy, ale na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Postaram się wrzucić wam jeszcze jeden, tak więc czekajcie na niego. Trzymajcie się, cześć.